To znaczy, genezy chyba nazwy zespołu sami nie znamy. To się po prostu stało. To się po prostu stało. A jeżeli chodzi o nazwę płyty, czyli Music for Young Grandma, jest to nawiązanie do już starej płyty pifankowej, ale tam było Music for Young Mama, tak? A nasza płyta jest Grandma i teoretycznie założyliśmy, że dlatego muzyka jest dla babci ze względu na to, że ta płyta tak długo powstawała, że nasze pierwsze fanki zdążyły się stać babciami, zanim ujrzały i usłyszały płytę. No i o to chodziło właściwie, żeby ich przeciągnąć. Dzięki temu poznaliśmy prawdziwych fanów, wiernych, którzy są, że tak powiem, mają już staż u nas. Mamy do nich numery telefonu, zdjęcia, rodzinne albumy, wiemy za kogo wyszły za mąż, ile mają dzieci, kto jest ich rodzicami, i tak dalej. Także to właśnie o to chodzi, żeby stworzyć taką rodzinę powiązaną muzycznie, że to nie jest tylko na jeden sezon, ale po prostu na zawsze. To takie małżeństwo. Rodzina bardziej. Małżeństwo to jest może branie kogoś pod swój dach, kogoś obcego, a to jest bliższe, to jest rodzina, to już jest coś więcej na całe życie. Mieliśmy wolną rękę, tak? Wiele zespołów jest ograniczone często budżetem albo czasowo, a myśmy dostali możliwość korzystania ze studia, ile nam się żywnie podoba. Poza tym mieliśmy taką masę pomysłów, której nie bylibyśmy w stanie zmieścić na jednej płycie, więc okrojenie tych wszystkich pomysłów, dopasowanie wszystkich możliwości do tego, żeby ta płyta miała taki, a nie inny wyraz, trwało po prostu 3 lata. A wcześniej chyba nagraliśmy jeszcze 4 demówki, które szykowały się do tego, aż ten long play po prostu ujrzy światło dzienne. No ale naszykowaliśmy tak, żeśmy szykowali tą płytę, że w międzyczasie już się urodziło praktycznie cały materiał na kolejną, więc to, a zebrany taki zbiorem w sensie nauki, czyli to, czego żeśmy się nauczyli podczas nagrywania tego pierwszego krążka, to będzie jakby przyspieszy nam pracę nad drugim. Po pierwsze mamy prawie już gotowy cały materiał, a po drugie mamy niesamowite doświadczenie w pracy w studio. Witajcie w domu grubej matki. Mamuśka was nakarmi troszeczkę. Chcecie na tłusto? Kiedy zespół powstawał i zaczęły się pierwsze przebieranki, miało to jak najbardziej odzwierciedlenie w pifanku lat 70. Po prostu uwielbiamy się przebierać, to jest coś pięknego. Poza tym estrada po to jest, żeby się wystroić na ekstra. Nie? No właśnie, poza tym ktoś wychodzi na scenę i w portkach zwykłych, jest dokładnie ubrany tak samo, jak był przed wejściem na scenę. Jest nudny. To jest święto muzyki. Trzeba się ukłonić w kierunku muzyki i ją jakoś tak podrasować. Nie tylko jakimś tam dobrym dźwiękiem, ale też można i wizualnie, bo żyjemy w czasach takich, że niestety, stety właściwie, jest niesamowity przepływ, strumień właściwie informacji, i także wideo w tej chwili jest ogólnie dostępne. Wystarczy parę chwili ciach i już jest w internecie film, nie? Kiedyś tego nie było, więc teraz niesłychanie ważne jest, oprócz tego, żeby była strona muzyczna dobrze opracowana, także i fantastycznie zrobiona wizualna strona zespołu, a w głębi naszych dusz, od początku, od kiedy ja pamiętam, jak się urodziłem, to już uwielbiałem się tam fatałaszki różne tam sytuacje robić, i tak żeśmy się zebrali do kupy, nikt nikogo nie musiał namawiać na to, ponieważ to się stało w sposób naturalny. A teraz zapoznana przed 2 laty dziewczyna naszego basisty,
od 2 lat ma dziewczynę, konkubinę. I ona ma taki zmysł artystyczno właśnie odzieżowo-wizualny, nie wiem jak to nazwać, bo nie znam się na tych sytuacyjkach. To właśnie ona ogarnia te nasz w tej chwili wizus kop. Im dłużej gramy, tym bardziej nam się wydaje, że to takie, dziękuję, to takie jakby te kręgi naszych fanów się poszerzają i myślę, że to idzie w dobrą stronę, chociaż idzie nam to powoli, ale to jest najbardziej uczciwa gra, dlatego że my nie mamy żadnego wujka, taty, mamy gdzieś z show biznesu, tylko sami po prostu malusieńkimi kroczkami idziemy, przemy naprzód. Zbudowaliśmy fantastyczną arkę. Zadaliśmy sobie bardzo dużo trudu, żeby wylać olbrzymią ilość wody na ziemię, żeby ta barka szła, bo to jest potop muzyczny i my na tym potopie muzycznym, który wytwarzamy, po prostu tą barkę pchamy. Rozumiesz, co chodzi? No. I ta barka płynie, a my dajemy coraz więcej wody, coraz więcej zalewamy ją potopem, ona płynie coraz szybciej, a na tą barkę się wchodzą coraz nowsi ludzie i właśnie oni są od doktora Frankensteina. Znaczy są zakażeni tym. Ponadto to, że my się przebieramy, jest w pewnym sensie ryzykowne. Dlatego, że jednym może się to podobać, drudzy mogą stwierdzić, że jesteśmy po prostu bandą przebierańców, a nie ma to żadnego odzwierciedlenia w tym, co gramy. Ale gdybyśmy tego nie robili, teoretycznie podłożylibyśmy się pod to, co robią inni, czyli chcą grać dla wszystkich. Czyli znaleźć po prostu każdego słuchacza, każdego widza. Być uniwersalnym dla każdego. Być uniwersalni. My nie mamy w ogóle tego w założeniu. Tak? Gramy na grupa ostro. Nasza docelowa to są ludzie, którzy po prostu łykną i połkną dokładnie nas w całości, tak jak widzą i słyszą. Więc nie obawiamy się jakichkolwiek porównań. Właśnie, bo trzeba mieć przejść do przodu też z wysoką samooceną, tak mi się wydaje. Ponadto nie uginać się pod jakimiś tam presjami chwilowych mood. Nie jestem z wykształcenia polonistą, więc mogę się tam krzaczyć, jeśli chodzi o te takie właśnie kwiatki zdaniowe. Natomiast chcę powiedzieć to, że to, co gramy, to jest to, co my lubimy, to, co kochamy, to, co nam po prostu najlepiej wychodzi. I nie wysilamy mózgu po to, żeby komuś się tam jakoś coś przypodobać. Więc jesteśmy, jako muzycy jesteśmy wolni od tego ciężaru, że musimy dla kogoś coś zagrać w jakimś tam stylu, tylko po prostu a teraz gramy z... Zagrajcie nam coś, tak zwaną nóżkę. No, pod nóżkę, znaczy nóżkę, no, noga ma chodzić, bo to jest muzyka, żeby się, że tak powiem, gremium, które jest obecne na występie, żeby się rozmnażało po występie, bo to właściwie jest istota, żeby nasz gatunek ludzki nie zamarł, nie zanikł, a muzyka jakby pomaga nie tylko muzykom podrywać dziewczęta najpiękniejsze. Zależy od czego się wyjdzie. Czy się wyjdzie od tego, że na przykład będziemy się przebierać i zrobimy tym sposobem jakiś wow efekt, czy przebieramy się dlatego, że w to wierzymy i że to pasuje do muzyki. I to tylko o to chodzi. Według nas to pasuje do muzyki, bo to jest zbudowane razem z muzyką. Ten nasz image, czy image, zależy kto z której części świata pochodzi, to jest zespolone razem z muzyką, to jak wyglądamy. I to będzie pierwszy utwór. Po pierwszym utworze dzisiejszego wieczoru zrozumiecie wszyscy i ty zrozumiesz za tym obiektywikiem i ty za tym obiektywikiem i ty za tym sitkiem, że to jest właśnie zespolone, że to jest jedność.